Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go i jeśli żałuje, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiarę. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Zgorszenie jest porównywane w Piśmie Świętym do kłusownika zestawiającego sidła na zwierzynę. Niemożliwe jest to, żeby nie zastawiano sideł. Nie jest możliwe to, żeby nie było zgorszenia. I to zgorszenie przychodzi z wielu stron. Bardzo często od tych, od których nie powinniśmy się nigdy spodziewać. I nigdy nie powinniśmy doświadczać zgorszenia. Dlaczego? Bo im ufamy, bo są dla nas autorytetem. Ale zwróćmy uwagę na to, że ludzie błądzą bez względu na to, jaką profesję wykonują, czym się zajmują. Człowiek jest słaby. To nie jest usprawiedliwienie, ale to jest wyjaśnienie, dlaczego przychodzą zgorszenia. Jezus mówi: jeśli twój brat zgrzeszy, skardź go. Karcenie jest upominaniem. Tam, gdzie nie ma upominania, człowiek ma udział w złu, które dana osoba pełni. I to karcenie ma prowadzić do poruszenia sumienia. Ma wyprowadzić grzeszącego z zapomnienia o Bożym Słowie, o którym zapomina. Czasem żyjemy tak, że nie zwracamy uwagi zupełnie na Boże przykazania, na przykazania kościelne. Pójdę do spowiedzi i się wyspowiadam. Ale zauważmy, czy to już nie zakrawa o grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Czy to nie jest lekceważenie Boga? Lekceważenie przykazań Bożych jest tożsame z lekceważeniem Boga. Jezus mówi zdecydowanie: masz upomnieć drugiego. Wydaje się, że trzeba to zrobić mądrze, przygotować człowieka na przyjęcie opinii, na przyjęcie uwagi, która może go bardzo zaboleć. Trzeba człowieka przygotować, niejako oswoić go z tą sytuacją, która nastąpi. To nie jest tak, że możemy podarować komuś daną sprawę. Jeżeli pomijamy upomnienie bliźniego, uczestniczymy w złu, które on tworzy. To jest także zło czynione przez nas. I to zło nas obciąża. I kiedy pójdziemy do spowiedzi, a milczeliśmy, powinniśmy się z tego zła wyspowiadać. Jest i druga strona tej postawy bliźniego, a jest nią przebaczenie. Jeżeli doświadczyłeś zgorszenia ze strony drugiego, to temu drugiemu trzeba przebaczyć. Temu, który cię zgorszył, który wprowadził cię w dramat grzechu. Jeśli człowiek okazuje przede mną skruchę, czyli żałuje, to powinienem mu przebaczyć. Dlaczego? Bo Bóg mi przebacza. Jak Bóg nam przebacza, tak i my powinniśmy to czynić. I właściwie w naszej wierze tak to rozumiemy, że przebaczenie jest najpiękniejszym wyrazem miłości. Jest przebaczać, to być podobnym do Boga. W tym objawia się nasze podobieństwo do Pana. Dosłownie żałować oznacza zmienić myślenie. Zobaczmy, tak jak nawrócić się, to zmienić swoje myślenie z dotychczasowego na to, które proponuje Jezus. My właściwie w naszej wierze i w rozwoju duchowym
uczymy się myśleć tak, jak myśli Bóg. My się uczymy tego z Biblii, tego myślenia, a co za tym idzie, tej wrażliwości, która jest z Ducha Świętego. Jeśli zatem ktoś wobec mnie wyraża zmianę myślenia, powinienem mu przebaczyć. Powinienem mu przebaczyć. Przebaczenie jest nakazem Pana Boga. Powinniśmy przebaczyć drugiemu nawet wbrew własnym uczuciom. Mówimy, ale mnie to boli, ja nie mogę o tym zapomnieć. Bo przebaczyć nie oznacza zapomnieć, ale oznacza nie odczuwać bólu. My jakiś czas możemy jeszcze odczuwać ból na wspomnienie pewnych wydarzeń, bo przebaczanie jest procesem. My dojrzewamy do przebaczenia, prosząc Pana Boga o ten dar. My nie możemy dać drugiemu człowiekowi przebaczenia, jeśli go nie otrzymamy od Boga. Proszę, Boże, daj łaskę, żebym tej osobie przebaczył. Bóg daje mi łaskę i ja poznam, że przebaczyłem wtedy, kiedy nie odczuwam bólu na wspomnienie bardzo przykrej dla mnie sytuacji. Nie muszę odczuwać pragnienia czy potrzeby, chęci przebaczenia, ale powinienem przebaczyć. I to powiedzenie, przebaczam ci, chociaż będę czuł ból, być może przez tygodnie, miesiące, a nawet lata, ale ważne jest to słowo, które tworzy rzeczywistość pojednania. Przebaczam ci. Zauważmy, jak penitent przychodzi do spowiedzi. Ja jako kapłan niejednokrotnie mam wątpliwość, czy ktoś faktycznie żałuje za swoje grzechy, ale to słowo, które wypowiada żałuje, dla mnie jest rozstrzygające i mam podstawę, żeby udzielić w imię Boże rozgrzeszenia. Z przebaczeniem nie można czekać, nie można zwlekać. Jego brak przekłada się na straty w jakości życia. Jak człowiek nie przebacza, to nie ma możliwości dobrego owocowania. On ma problem z modlitwą. Zauważmy, jeśli komuś nie przebaczyliśmy, nasza modlitwa jest byle jaka. Jest nudna, jest pusta, a wręcz mamy awersję do niej. Bo człowiek, który nie przebacza, ten nie odnawia się w Bogu. Jemu brakuje tej świeżości wiary. Nie przebaczając, mamy problem z byciem prawdziwymi, zarówno przed Bogiem, jak i przed ludźmi. A co to znaczy być prawdziwym? To nie objawiać tych myśli i tych uczuć, i tych poglądów i przekonań, które faktycznie są w nas. Warto się zastanowić nad tym, czy są osoby, którym powinienem przebaczyć w imię Boże.